W przyszłym roku Jelenia Góra wzbogaci się o nową sportową arenę. Będzie nią bardzo nowoczesna kręgielnia. Czeskie czy polskie, które karpie kupić na wigilijną wieczerzę? A także o tym, co zrobić z wolnym czasem. Już za chwilę w informacjach, które dla Państwa przedstawi Izabela Buczel. Dobry wieczór Państwu. Najważniejsze, że w hali jest wreszcie ciepło, powiedział nam trener MKS Sudety Leszek Oleksy. Montaż ogrzewania to pierwszy etap inwestycji miejskiej. Relacja Artura Zakrzewskiego. Kibice i działacze sportowi z pewnością dobrze pamiętają upadek jeleniogórskiego Spartakusa. Od tamtego czasu hala ulegała stopniowemu niszczeniu. Wygląda jednak na to, że przyszły rok będzie przełomowy dla tego obiektu. Władze miejskie bowiem zdecydowały się na jego gruntowny remont. Niecierpiącą zwłoki była sprawa ogrzewania, bowiem jak wiemy, kilkustopniowe temperatury skutecznie uniemożliwiały prowadzenie jakichkolwiek treningów, tym bardziej z dziećmi i młodzieżą. W końcówce tego roku uruchomiono więc ekologiczne ogrzewanie gazowe, a na kolejne dwa lata zaplanowano dalsze remonty i co najważniejsze, zabezpieczone już na nie środki. Tak więc w 1999 roku wykonany zostanie remont dachu i elewacji, hala zostanie docieplona, osuszona też zostanie tylna ściana poprzez odkrycie skarpy. W dalszej kolejności remontowane będzie wnętrze obiektu. Na przyszły rok przewidziano także modernizację wnętrza hali sportowej przy ulicy Złotniczej. Omawiane inwestycje finansowane są z budżetu gminy Jelenia Góra, Funduszu Ochrony Środowiska i Totalizatora Sportowego. Ale to nie koniec dobrych informacji, ponieważ jeszcze w przyszłym roku na placu rekreacyjnym przy ulicy Ogińskiego stanie najprawdopodobniej bardzo nowoczesna kręgielnia. Znaleźliśmy inwestora bardzo poważnie zainteresowanego budową centrum sportowo-rekreacyjnego, którego zasadniczą częścią ma być właśnie kręgielnia. Jest to bardzo poważny inwestor, który na dzień dzisiejszy jest inwestorem wyposażającym kręgielnię do mistrzostw świata, które odbędą się w przyszłym roku w Poznaniu. Inwestycję w postaci ośmiotorowej nowoczesnej kręgielni zaproponowało władzom miasta bolesławieckie przedsiębiorstwo Gemax, reprezentant niemieckiej firmy Spielmann Bowling. W naszym województwie obok Bogatyńskiej byłaby to już druga kręgielnia. Za kilkanaście dni Wigilia, a więc powoli zaczyna się rybna gorączka. Coraz częściej pożądanym towarem są żywe karpie. O wigilijnych przysmakach Marcin Jędrasiewicz. Na większości stołów wigilijnych w Polsce pojawi się karp i będzie on najprawdopodobniej pochodził z rodzimej hodowli. Niewykluczone jednak, że może być przywieziony z Czech. Właśnie w tej sprawie od kilku miesięcy właściciele rybnych gospodarstw rolnych zabiegają w rządzie o interwencję. Jednak bezskutecznie. Czeskie karpie wwożone do Polski bez odpowiedniej kwarantanny i badań weterynaryjnych są wprawdzie tańsze, ale dużo gorsze od tych hodowanych w Polsce. Czeski karp to jest karp, który jest hodowany tak zwanym sposobem ekstensywnym, nie jest dokarmiany najczęściej, jest starszy od naszego o rok, w wydłużonym kształcie takim, jest praktycznie prawie że pełnołuski, no w smaku jest troszeczkę różniący się, może nie troszeczkę, bo bardzo, ponieważ jest niekarmiony, pobiera na uzupełnienie własnego pokarmu, zamiast pokarmu naturalnego, który my dostarczamy w postaci zbóż, ta ryba musi pobierać coś z dna i później tą rybę jest troszeczkę czuć. W związku z tym zastanówmy się, czy warto zaoszczędzić te kilka złotych tylko po to, aby potem jeść niesmaczną i niesprawdzoną weterynaryjnie rybę. Według Jana Ogłazy najlepsze karpie to te, które ważą około kilograma. Nie są zbyt tłuste, ale mają duży przyrost masy mięśniowej. Większość z nas kupi żywe karpie i tu rodzi się problem, przed którym staniemy. Jak zabić rybę? Według fachowców najlepszy sposób to po prostu wbić powyżej głowy ostry nóż. Ryba zostaje zabita natychmiast. Potem już tylko trzeba wypatroszyć, przyprawić, usmażyć i... ale o tym innym razem. Brak pieniędzy jest najczęstszym powodem zaniedbań remontowych ze strony ZGM-ów. Niestety zawsze cierpią lokatorzy, którzy często są po prostu bezradni. Beata Krusicka. O kłopotach mieszkańców Jeleniej Góry z zawilgoconymi mieszkaniami informowaliśmy już Państwa kilkakrotnie. Ponieważ problem ten jest dość rozległy, postanowiliśmy jeszcze raz powrócić do tematu. Państwo woźne mieszkają przy ulicy Prusa 8 w Jeleniej Górze. Od 3 lat walczą z wilgocią. Największy grzyb widoczny jest w jednym z 3 pokoi, w którym mieszka córka z mężem i 2-letnim dzieckiem. Tam też często poza wilgocią na ścianach, na podłodze zbiera się woda. Do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Państwo woźne zwracali się już kilka razy. Jedynym odzewem było
przekazanie materiałów na remont, który to lokatorzy mieli zrobić na własny koszt według wskazówek ZGM-owskich fachowców. Niestety przyniósł on efekt tylko na kilka miesięcy, gdyż wilgoć powróciła i obecnie jest jeszcze gorzej. Kilka dni temu w odpowiedzi na pismo pani Woźnej skierowane do ZGM-u do mieszkania przyszła komisja. Powiedział po prostu, że to jest błąd, żeśmy zrobili regipsy i styropian, bo to będzie jeszcze gorzej gniło. I że to jest nasza wina, że po prostu jest taka wilgoć, jaka jest. Nie... Podał konkretny powód? Nie. Po prostu jest wilgoć. Wyszło na to, że nie wietrzymy mieszkania, tego pokoju akurat. I że po prostu tak, żeśmy zaniedbali to mieszkanie. Wilgoć jest nie tylko w tym mieszkaniu, ale w całym budynku. Przy każdych opadach deszczu w piwnicy stoi woda, która najprawdopodobniej przez ściany przedostaje się do mieszkań. Pani Rzucidło, przede wszystkim ze względu na dziecko, które przez wilgoć często choruje, starała się o inny lokal. Niestety bezskutecznie. Mieszkam u rodziców i nas tu jest 6 osób, 5 dorosłych i małe dziecko. I to jest jedyne nasze pomieszczenie. 3. 2 dorosłe i dziecko. To jest nasze jedyne pomieszczenie, jakie mamy. Z mieszkaniami nie przydzielą, bo mamy za duży metraż mieszkaniowy. A to, że mamy wilgoć, to nikomu to nie przeszkadza. Aby wyjaśnić całą sprawę, zwróciliśmy się do ZGM-u nr 1, gdzie poinformowano nas, iż jedynym sposobem na zlikwidowanie wilgoci jest generalny remont ścian zewnętrznych budynku, a na to niestety nie ma pieniędzy. Zabezpieczyliśmy to poprzez uczestnictwo w materiale, ale jak widać faktyczne efekty są niewielkie. Wobec trzeba oczywiście tym tematem się zająć w najbliższym czasie. Jeżeli pozyskam środki finansowe, oczywiście przewidzę to w remoncie, a na dzień dzisiejszy po prostu zrobimy odkrywki w tym mieszkaniu, ustalimy, co ewentualnie można będzie jeszcze, w jaki sposób będzie można tą wilgoć usunąć na dzień dzisiejszy, do czasu, kiedy praktycznie nie rozpocznie się remontu kapitalnego. Czekając na nas lokator by musiał rzeczywiście długo czekać. Dlatego pomagamy ludziom materiały, zresztą tak jak tutaj i w tym przypadku. Dostali ci państwo pewne materiały, robociznę włożyli sami, więc po prostu reagowaliśmy w jakiś dosyć szybki sposób. I tutaj w tej chwili, z uwagi na to, że sytuacja mało się poprawiła, wręcz między innymi nie wygląda najlepiej, znowu będziemy, może porozumiemy się z lokatorem, może pomoże nam, pomoże sobie, ale oczywiście wkroczymy w tą sprawę. Większość mieszkańców, którzy walczą z wilgocią w swoich domach, może liczyć tylko na siebie, gdyż wszystkie ZGM-y są w trudnej sytuacji finansowej i wykonują tylko pilne prace, jak na przykład cieknące dachy lub wadliwa instalacja gazowa czy elektryczna. Lokatorom zagrzybionych mieszkań pozostaje więc co najmniej 2 razy w roku przeprowadzać remont na własny koszt. Nawet jeśli ZGM przekaże materiały, z własnej kieszeni jednorazowo trzeba wyciągnąć około 1000 zł. Kogo więc w dzisiejszych czasach na to stać? Okna poetów, kamieni filozofów. Pod takim hasłem zakończyły się dzisiaj warsztaty plastyczne. Uczestniczyli w nich uczniowie jeleniogórskich szkół. Artur Zakrzewski. Przez 2 dni młodzież z jeleniogórskich szkół brała udział w 2-dniowych warsztatach plastycznych, których tematem był symbol okien w sztuce. Motyw ten na przestrzeni wieków wykorzystywany był przez wielu wybitnych twórców. U surrealistów, u Margrita na przykład, okno jest taką przestrzenią, która dzieli 2 światy, ten realny i magiczny, prawda? Później w sztuce współczesnej ten motyw wielokrotnie się też u wielu twórców pojawiał. Była, nie pamiętam gdzie, ale cała wystawa kiedyś zorganizowana, poświęcona motywowi okna w malarstwie. Zgodnie z tematem okna poetów, kamienie filozofów, uczniowie uczestniczący w warsztatach przedstawili swoją wizję plastycznego okna. Tak, to w pewnym sensie jestem ja i nie wiem, ta praca w sumie jest jakoś we mnie. Zastanawiałem się, jak robiłem nad czymś, żeby coś miało taką w miarę zwięzłą formę, żeby jakaś bryła była i żeby wizualnie jakoś to wyglądało mniej więcej. A tak szczerze mówiąc, nad takimi głębszymi refleksjami się zastanawiałem. Prace młodych twórców miały zostać dzisiaj wystawione na placu ratuszowym, ale niestety kilkunastostopniowy mróz skutecznie temu przeszkodził. Warsztaty poprowadzili psycholog Maja Parszewska i artysta plastyk Janusz Byszewski, oboje ze Stołecznego Centrum Sztuki Współczesnej. Aby zwiedzić najdalsze zakątki świata, niekoniecznie trzeba wyjeżdżać. Można na przykład wybrać się do Muzeum Przyrodniczego w Cieplicach, gdzie odbywają się prelekcje na temat krajobrazów i kultury odległych krajów. Materiał Beaty Krusickiej.
Struktura geologiczna i ukształtowanie terenu Portugalii to temat wczorajszej prelekcji w Muzeum Przyrodniczym w Cieplicach, którą wygłosił dr Piotr Migoń, pracownik Instytutu Geografii Uniwersytetu Wrocławskiego, geomorfolog. Swoje zamiłowanie do podróżowania wyniósł z domu, był już w wielu krajach świata, do Jeleniej Góry natomiast przyjeżdża, aby podzielić się swoimi wrażeniami. Dla tych, którzy chcieliby pójść w ślady doktora Migonia, a nie stać ich na kosztowne wyjazdy, mamy receptę, jak poszerzać swoje zamiłowania podróżnicze, nie wydając pieniędzy. Wystarczy poświęcić jedno popołudnie, wsiąść w autobus, który jedzie do Staniszowa, wysiąść tam, przejść się na Witosze i popenetrować skałki granitowe, które tam się znajdują. Zapewniam, że jeżeli tylko ktoś będzie miał oczy i uszy otwarte, to da mu to maksimum wrażeń. Natomiast ci, którzy wolą słuchać o walorach odległych miejsc, mogą przyjść na prelekcję do muzeum, gdzie wstęp jest darmowy, a wrażenia po wysłuchaniu niesamowite. Prelekcje są skierowane do każdego chętnego, kto jest zainteresowany przyrodą, kto jest zainteresowany światem, ponieważ nasi prelegenci prezentują przeźrocze i opowiadają o często bardzo odległych krajach. Właściwie dzięki naszym prelegentom byliśmy już chyba na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy i Nowej Zelandii. Chociaż nie, była z wyjątkiem Antarktydy i Australii, gdzie była prelekcja właśnie z Nowej Zelandii, także może jeszcze tylko Antarktyda nam została. Prelekcje, zapoczątkowane 4 lata temu, odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, zawsze jednak w czwartek o 19. Przyjeżdżają tu ludzie w różnym wieku z całego województwa jeleniogórskiego, a także naukowcy z Wrocławia. Wykładowcami są zawsze osoby, które osobiście gościły w kraju, o którym opowiadają. Tematyka jest różna: krajobrazy, przyroda, życie podwodne. Zainteresowanych tematem informujemy, iż kolejne prelekcje odbędą się w styczniu przyszłego roku, a przewidziane tematy to o teorii ekspansji Ziemi, rafy koralowe oraz parki narodowe Chorwacji. Kilkudniowe śnieżyce mamy już za sobą. Prawie wszystkie drogi w naszym mieście są już czarne. Prawie, bo drogowcy jakby zapomnieli o jeleniogórskiej obwodnicy. I właśnie o tym Artur Zakrzewski. Niestety znowu jesteśmy zmuszeni do zajęcia się stanem jeleniogórskich dróg. Wprawdzie powołane są do tego odpowiednie służby, jednak najwidoczniej są one niewydolne. Po raz kolejny postanowiliśmy więc pomóc jeleniogórskiemu MPGK i Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg, wskazując jezdnię, która bez wątpienia kwalifikuje się do odśnieżenia. Jest nią jeleniogórska obwodnica. Jak widać na załączonych obrazkach, stać było służby miejskie na doprowadzenie do stanu używatelności tylko jednego pasa ruchu. O powody tego stanu rzeczy chcieliśmy zapytać kierownika działu estetyki miasta bądź dyrektora MPGK. Niestety ani jednego, ani drugiego nie udało nam się zastać w siedzibie firmy. Zastaliśmy natomiast kilka uśpionych pługów. Na zakończenie jeszcze jedna bardzo ważna informacja dla kierowców. Polecamy zachować szczególną ostrożność na ulicy Grunwaldzkiej, gdzie dziś około godziny 16 doszło do awarii rury wodociągowej i jeśli nie zostanie ona w porę usunięta, ten odcinek jezdni może przerodzić się w lodowisko. Na najbliższy weekend proponujemy Państwu przede wszystkim wybrać się na narty. Jeśli ktoś jednak woli pozostać w domu, zapraszamy do oglądania telewizji Awal. Relacja Beaty Krusickiej. Jak zawsze w piątek, propozycje spędzenia wolnego czasu na najbliższy weekend. Zacznijmy od kin. Kino Lot, Sposób na blondynkę na godzinę 10, 14 i 20. Dr. Dolittle na 12, 16 i 18. Kino Grand to filmy Mrówka Z 15, 16, 30 i Przeklęty 18, 20. W czasie weekendu można też wybrać się do teatru na śluby panieńskie. Zapalonym narciarzom proponujemy natomiast góry. Jeździć można już praktycznie na wszystkich stokach. Na Kopie i Kolorowej, na Szrenicy i w Dziwiszowie. Kto nie dysponuje czasem w dzień, może wybrać się na nocne jazdy do Szklarskiej lub na Łysą Górę. Dla spragnionych sportów wodnych proponujemy basen w szkole nr 11, czynny od 6 do 22 lub w hotelu Orbis Jelenia Góra od 7 do 21. Jutro zaś o godzinie 15 drugoligowe koszykarki MKS MDK Karkonosze Jelenia Góra rozegrają swój kolejny mecz w hali przy ulicy Sudeckiej. Ale to nie koniec koszykarskich emocji, ponieważ już o 17.30 tego samego dnia na tym samym parkiecie zagrają koszykarze Sudetów z Akademikami z Wrocławia. Można także wybrać się na wycieczkę w sobotę lub niedzielę z przewodnikiem górskim Mieczysławem Holcem. Wycieczki te organizowane są przez Zarząd Główny Oddziału PTTK i Oddział Gazety Wrocławskiej pod hasłem W niedzielę nie ma nas w domu. Udział w nich jest bezpłatny. Dla miłośników sztuki propozycja wybrania się do Muzeum Okręgowego, gdzie zobaczyć można najdawniejsze dzieje Jeleniej Góry, artystyczne wyroby ze szkła, rzemiosło Jeleniej Góry w XII i XIII wieku oraz wnętrze chałupy wiejskiej.
Jak zawsze też informacje medyczne. Przez cały weekend dyżurować będzie apteka pod Lwem na ulicy Morcinka. Natomiast ostry dyżur w sobotę pełni szpital numer 1 w Jeleniej Górze, a w niedzielę szpital numer 2 w Cieplicach. Jednak przede wszystkim zapraszamy do oglądania telewizji Awal, gdzie czekają na Państwa ciekawe filmy i programy publicystyczne, jak chociażby dzisiejszy pierwszy program z cyklu Piątek po północy, którego tematem będzie kara śmierci. Emisja programu na żywo o godzinie 1:30. Przez cały czas możecie Państwo dzwonić pod numer 7676355 i 7676345 i wyrazić swoje opinie na temat kary śmierci. Ja również polecam aktywny wypoczynek i zachęcam do białego szaleństwa. Pogoda na pewno dopisze. Jutro zachmurzenie małe, temperatura od minus 2 stopni w Szklarskiej Porębie do minus 1 w Zgorzelcu. W górach temperatura od minus 7 do minus 10 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach dość silny południowy. Ciśnienie atmosferyczne o godzinie 16 w Jeleniej Górze wynosiło 1010 hektopaskali i przewidywany jest stan stały. Warunki biometeorologiczne korzystne. Dziękując za uwagę, życzę miłego weekendu i zapraszam jutro o godzinie 14:45 na Fakty, Wydarzenia, Opinie. Dobranoc.